Że zaczął śmiać i mówi do niego: słuchaj, jutro o 8 u ciebie w domu. Jeżeli maga ci mówi, że jutro o 8 u ciebie w domu, to znaczy, że jutro nie żyjesz. I wracaliśmy samochodem do domu. Ja byłem przerażony, wiesz, i ja mówię do Georga: słuchaj, oni ciebie zabiją. On mówi: a daj spokój, nie mów o tym ze mną. Ja mówię: słuchaj, Georg, oni ciebie zabiją. Wiesz, ja się bardziej o siebie bałem niż o niego, ale ja widziałem, co się będzie działo. Mówię: oni ciebie zabiją. I teraz sobie wyobraź, ja jestem drugim kapelanem, jestem drugą osobą tam w tym kościele. A on spojrzał na mnie, zatrzymał słowo, mówi: słuchaj, ty nie znasz Jezusa Chrystusa. Ty nie wierzysz Jezusowi Chrystusowi. Powiedz, jak ja się czułem. Mnie się wydawało, że to jestem ten misjonarz właśnie, ten duchowny, ten, który tam ma głosić Ewangelię. I na drugi dzień, kiedy pojechałem do niego do domu, byłem pewny, że na pewno doszło do jakiejś tragedii, ale on normalnie, zdrowy, uśmiechnięty, okna całe w jego mieszkaniu. I jedziemy mieć nabożeństwo. I podczas tego nabożeństwa tych trzech znowu przyszli. I wiesz co, zobaczyliśmy, jeszcze nigdy nie widziałem takiej przemiany w ludziach. Wczoraj to byli butni, silni ludzie, patrzę, a teraz to są ludzie, każdy włos w innym kierunku, podkrążone oczy, trzęsące się ręce. I Georg się ich pyta: co się stało? A oni mówią: my wczoraj posłaliśmy człowieka, żeby ciebie zlikwidował. Ale on zginął po drodze w strasznym wypadku, a my wiemy, że to nie jest przypadek, bo my nie możemy spać nocą, my nie możemy jeść, my nie możemy funkcjonować i móc się o nas, bo ten wasz Bóg nas wszystkich pozabija. I wiesz, to było dla mnie odkrycie zupełnie innego Boga, niż do tej pory znałem. Zawsze się ludziom próbuje wymawiać o takim kochany, wiesz jak Pan Bóg cię kocha, Panie Jezus, no bądź tak łaskaw, wchodź do kościoła, no szanuj tego Boga, żyj jakoś przyzwoicie. A tu nagle zobaczyłem Boga, o którym czytałem do tej pory tylko w księgach mojżeszowych. Tego Boga, o którym się mówi: święty, święty, święty. Boga, który się nie da szydzić. To było jedno z najbardziej niesamowitych nabożeństw. Policja nic nie rozumiała, więźniowie nic nie rozumieli i my nie rozumieliśmy. Ale to był ten czas przełomu w naszym kościele więziennym. Po tamtym czasie mieliśmy ponad 300 ludzi, których życie się przemieniało. Pomyślałem, że dlaczego nie założyć tym ludziom szkoły biblijnej, która mogłaby uczyć ich Ewangelii, tego, jak ją głosić innym, tego, jak żyć, tego, jak prowadzić swoją służbę, jak siebie dać innym teraz. I zaczęliśmy nabór do pierwszego semestru. Nie przypuszczałem jeszcze wtedy, że powstanie potem drugi semestr, a szczerze ci powiem, dzisiaj są ludzie, którzy są pastorami, którzy potem po wyjściu z więzienia, nasza szkoła była tylko pierwszą szkołą w ich życiu, ukończyli kolegium biblijny, który był w Wilnie na Litwie i już z dokumentami jako duchowni po tym kolegium wyjechali w głąb Syberii, gdzie są pastorami, w najtrudniejszych warunkach. I my wierzyliśmy w nawrócenie w takiej Bożej mocy, w Bożej sile, że człowiek zostaje dotknięty przez Boga i tak jak mówi nam Ewangelia, to coś stare przemija, nowy człowiek zaczyna żyć. I wymagaliśmy od nich w szkole takich rzeczy, jak gdyby nigdy nie byli wcześniej bandytami czy przestępcami. Wymagaliśmy pilności, wymagaliśmy znajomości tego, co wykładaliśmy i wiem, że nasza szkoła miała niezły poziom biblijny. Wiesz, i byli różni ludzie. Przychodził, pamiętam, taki najbardziej niezwykły człowiek, który zapadł w mojej pamięci w pierwszym semestrze. Już pierwszy semestr trwał 3 dni. Przyszedł, wiesz, on był zapijaczony, zniszczony alkoholem. Jego głos zachrypnięty, on mówił: przepraszam, mówi, pastorze, czy ja mógłbym tutaj się u was uczyć? No ja mówię: słuchaj, już nie, wiesz, tam była potrzeba dyscypliny dłużej. Ja mówię: już raczej nie będziesz się mógł tutaj uczyć, dlatego że 3 dni temu skończyliśmy nabór, ale masz szansę w drugim naborze za parę miesięcy. On mówi: proszę. I wiesz, żal mi się go zrobiło. Zobaczyłem jego szczere chęci. I mówię: w porządku, ale jedna wpadka i usuwamy cię ze szkoły.
Ale gdy zakończył się nasz semestr i mieli egzaminy, Sergiej był najlepszym studentem, jednym z najlepszych. Mieliśmy ich różnych. I pamiętam, kiedy postanowił, że wyjeżdża na wolność, ja miałem wiele jeszcze wątpliwości. Ja myślałem o nim, że jest słabszy niż naprawdę był. I cieszę się, że Bóg nie zrezygnował z niego. W tym dla mnie Jezus Chrystus jest wielki. Że nawet najgorszy człowiek może przyjść i służyć mu, jeśli chce, z głębi serca, aż do końca swych sił. I taki był Sergiej. Wyjechał i wiesz, było dla mnie niesamowite, kiedy po 2 miesiącach przyjeżdża znowu, odwiedza nas. Ja patrzę, nie ten człowiek, radość w jego oczach. Prawdziwa wolność. Trudno już było poznać tego, którego widzieliśmy na początku. I on mi mówi, posłuchaj, znalazłem moją córkę. Jego córka była prostytutką w miejscowości Narwa, alkoholiczką. I on mówi, moja córka wyszła w kościele do przodu, ze łzami w oczach. Pokutowała na kolanach przed całym, ponad 400-osobowym kościołem. Co jak na tamte warunki jest naprawdę duży kościół. I postanowiła pójść za Panem Jezusem całym swoim życiem. Mówi, odnalazłem moją byłą żonę po 13 latach rozwodu. Znowu jesteśmy małżeństwem. I moja żona mówi, że ja to już nie jestem ja. I to jest to też, co powodowało, że wierzyliśmy w tych chłopców na nowo. Świat już w nich nie wierzył, psycholog już w nich nie wierzył. Niektórzy z nich zabili tyle ludzi, że kiedy pokutowali, to nawet już nie wiedzieli ilu. Mieliśmy takiego, który liczy 1, 2, 3, mówi 9. Mówi, no ale ja już dalej nie wiem, nie pamiętam. Człowieka, który dla mafii wykonywał po prostu wyroki. On już nie wiedział, ilu tych ludzi było. My mówiliśmy, wiesz, to była prawdziwa skrucha, na kolanach ten człowiek w kościele płakał jak małe dziecko. Bandzior, przestępca, któremu każdy z drogi wszedł, płakał jak małe dziecko. I mówi, ja już naprawdę nie wiem ilu. Ja mówię, słuchaj, Bóg wie. Bóg widzi twoje złamane serce. I widzisz, przejawiały się niezwykłe rzeczy. Dla mnie, wiesz, ludzie mówią o wielu różnych siłach. Ludzie mówią, że siłę ma taka czy inna bomba, taka czy inna partia, taka czy inna broń. Ja zobaczyłem siłę, o jakiej nie słyszałem. Siłę, o jakiej się nie da opisać. Siłę potrafiącą zmienić bandziora i grzesznika w niezwykłego Bożego człowieka. I to była najbardziej objawiająca się siła. Widziałem, że kiedy prości więźniowie wychodzą i składają świadectwo o tym, jak Jezus przemienia ich życie, jak Jezus dotyka ich, to widziałem w tylnych rzędach więźniów, którzy trzymali głowę w rękach. Widziałem, że Słowo Boże przekonuje ich o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Tak jak mówi Biblia, dziś o tym zapomniano już.